Czerwona lampka, Adrian Polak, Fame MMA. Siemanko, hej. Powiedz, co dzisiaj wywołuje u Ciebie taki pozytywny nastrój? Wow, składa się na to naprawdę wiele czynników. Pierwszy czynnik, nie walczę w końcu we wrześniu i mogę odpocząć sobie w wakacje. Drugi czynnik, wylatuję do Grecji we wtorek na tydzień, to jest bardzo ważny czynnik. Trzeci czynnik, w końcu mam wakacje, spotykam się, integruję się z moimi bliskimi, wartościowymi, znajomymi, kurde, no po prostu napawają mnie takimi endorfinami szczęścia, że czuję się zajebiście. Przekłada się to na rozmowy, przekłada się to na konferencje. No dzisiaj po prostu ja nie walczę, mogę pooglądać innych z takim humorkiem zajebiście. A gdzie do Grecji dokładnie? Do Zakynthos. O, no to super wyspa. Super. Lecę z Kasprem Błońskim, moim przyjacielem, i jeszcze z Matim, naszym ziomalkiem, bardzo dobry. Mati, pozdro, jak to oglądasz? Jakie atrakcje jeszcze przewidujesz? W Grecji? To już raczej to, co było w Grecji, pozostaje w Grecji. Dobra. A powiedz, jak u Ciebie też taka droga treningowa? Czy będziesz się tutaj mocno w Fame MMA sportowo angażował, czy raczej tak... Cały czas trenuję na bieżąco. Przepraszam, ci przerywam. Po prostu wiedziałem, jakie chcesz zadać pytanie. Cały czas na bieżąco trenuję, ja nie odpuszczam. 2 tygodnie po walce sobie odpuściłem. Potem utrzymywałem formę, były grupówki 2 razy w tygodniu. Potem już podkręciłem 4-5 razy w tygodniu, czyli też dodatkowo personalne. Ja cały czas jestem w formie, ją cały czas utrzymuję, podtrzymuję, progresuję. Jeżeli dowiaduję się, że mam walczyć, pyk, będę w miarę gotowy, potrzebuję tylko na to tak 2-3 miesiące. Co dalej Ci powiedzieć? Jakie przewiduję? No ja chcę napierdalać cały czas, mam ten pas, będę go bronił, nie oddam go nikomu. Potrzebuję tylko, tak jak powiedziałem, potrzebuję czasu, żeby się konkretnie skupić na tym, bo tak jak wiesz, są teraz wakacje, no do treningów może... Nie przykładam się tak jak wcześniej, podchodzę do nich trochę polubownie, ale jestem, trenuję. Gdy chodzi o walkę, to nie tylko treningi, ale też koncentracja tutaj musi być. To jest szacunek sportowca po prostu do danej dziedziny. Mnie nauczyli tego kumple z maty, że należy się szacunek temu sportu. To nie jest tak, że pójdziesz nawet na melanż i nie pijesz, to nie jest, że nie melanżujesz, tylko po prostu nie pijesz, siedzisz, wiesz, do 3-4 w nocy, nie wysypiasz się, organizm musi się wysypiać, to jest piękny po prostu, zobacz ile mi zajęło, 6 walk mi zajęło, żebym ja naprawdę do tego dorósł, dojrzał, do tego czym te są sporty walki i to jest zajebiste, fajnie, cieszę się, że w końcu jestem na tym etapie, nie? No to z takim poziomem świadomości teraz może będzie to potem coś bardziej już tak sportowo, tym bardziej, że pewnie szkoła od Anzora tutaj i te mentalne wartości podbudowała. Anzor jak najbardziej, wiesz, Anzor wychowuje mnie i życiowo, i w sporcie. Wiele razy powtarzam, że jest to mój brat, ojciec, trener, mentor totalnie, bardzo mi pomaga. On mi stworzył, nie mamy się co oszukiwać, gdyby nie on, to bym po prostu dalej skakał i kręcił się dookoła w tym oktagonie. Wyciska ze mnie wszystkie soki, wyciska wszystko, co da się po prostu ze mnie wycisnąć i napawa mnie bardzo dobrą, przydatną wiedzą. Jest bardzo dobrym trenerem, którego polecam każdemu. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy teraz do niego nie polecą, bo nie będzie miał tyle czasu dla mnie, co teraz. Ale generalnie naprawdę ten Anzor, bardzo dobry trener. No zresztą po ostatniej walce chyba widać, że no progres jest widoczny. Ja wiesz co, jest mi bardzo szkoda, bo ja już ten progres miałem wcześniej, ale niestety przy walce z Ferrari nie udało mi się tego w pełni okazać. Teraz okazałem i mam nadzieję, że ludzie będą też widzieli, że cały czas ten level idzie ku górze. Porównując, patrząc na te moje pierwsze walki, jaka to jest przepaść, nie? Dobra, a kiedy obrona pasa w takim razie? Czekam cały czas na propozycję dogadać się z włodarzami. Prowadzimy jakieś tam rozmowy wstępne, dogadam się z nimi, pyk, przyklepujemy, działamy, wiesz. Okej, skoro teraz federacje zasilają sportowcy, tak jak oczywiście Norman Park. Tak. Ja tak tutaj okiełznałem, być może Borys Mańkowski by zawalczył, bo tak w sumie akurat jest tutaj dzisiaj. To chciałbyś takie inicjatywy dla siebie jako właśnie kolejni zawodnicy sportowcy, czy jednak może gdzieś tutaj podłoże konfliktowe? Powiem Ci tak, bardzo chciałbym się sprawdzić zawodowcem sportowym, ale chyba najbardziej chciałbym, żeby to było na stricte sportowej gali. Jakbym miał się stricte sportowcem zmierzyć. Jak najbardziej, tylko chciałbym po prostu, żeby to była stricte sportowa gala, stricte sportowa walka, wtedy jak najbardziej to wchodzi w grę. Jeżeli jesteśmy na Fame MMA, zostańmy przy Fame MMA, ja jestem freakfightem i wolałbym raczej się mierzyć tutaj. Jasne, ale freakfighterem teraz na przykład może się okazać Norman Park albo Borys Mańkowski. Co jakby powiedzieli, my ten pas musimy zabrać? To nie są freakfighterzy i nie będą freakfighterzy. Pas dla nich podejrzewam, że będzie sporządzony specjalny pro. Jak będą chcieli, to będzie taka możliwość pewnie jego zdobycia. Tak, to by było wtedy bardzo rozsądne, bo by rozłożyło na 2-3 czynniki. Tak. Okej. Okay. Dobra, to ja Tobie dziękuję za udzielenie wywiadu. Jeżeli chcesz coś dodać od siebie, to bardzo proszę. Ja pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie. Czytam komentarze, także jak najbardziej obiektywna krytyka mil widziana. Pozdrawiam i cześć. Dziękuję. Dziękuję. Hej.